Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu jest minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry. Panie ministrze, dzisiaj w Warszawie spotkanie włoskiej premier Giorgi Meloni z premierem Mateuszem Morawieckim. W wywiadzie dla Corriere della Sera premier Meloni powiedziała, że rozumie stanowisko Polski i Węgier w kwestii migracji, szanuje je, bo państwa te bronią swoich interesów. Dodała też, chciałabym, aby był margines szans na zbliżenie stanowisk. Czy według pana taki margines szans jest? Według mnie jak najbardziej jest możliwy powrót do kompromisu z 2018 roku. Kompromisu zaakceptowanego zarówno przez polski rząd, jak i rząd włoski. To był wówczas inny rząd, ale ten kompromis w mojej opinii może być tak samo dla Polski, jak i dla Włoch satysfakcjonujący. Opiera się na tym, że solidarność można w kontekście migracyjnym wyrażać w różny sposób, ale mechanizm relokacji musi być dobrowolny. Może być jednym ze sposobów wyrażania solidarności, ale nie może być nikomu narzuconym. My wówczas, kiedy ten pierwszy kryzys migracyjny miał miejsce i kiedy rząd Ewy Kopacz zgodził się na mechanizm relokacji, ale my go nie wdrożyliśmy później po objęciu władzy. Przecież również realizowaliśmy solidarność w zakresie wsparcia migracyjnego, ale w inny sposób, w sposób bardziej sensowny, na przykład wysyłając oficerów Frontexu na granicę, pomagając krajom mierzącym się z kryzysem migracyjnym. Panie ministrze, przepraszam, że przerwę. Pakt przewiduje nie tylko przymusową relokację, bo my mówimy głównie o tej przymusowej relokacji, ale też na przykład inwestowanie Unii Europejskiej w stabilizację państw Afryki Północnej, na czym właśnie zależało bardzo premier Meloni. Czy są teraz takie elementy poza powrotem do tego paktu z 2018 roku, które mogłyby być podstawą przyjęcia paktu nowego, może lekko zmodyfikowanego, bez tego przymusu, ale jednak z pewnymi elementami, które służą wszystkim. Absolutnie tak. I premier Morawiecki na ostatniej Radzie Europejskiej przedstawił taki polski plan Europa bezpiecznych granic, Europa przyjaznym domem, który zakłada przede wszystkim uszczelnienie granic, bardzo mocną weryfikację tego, kto w ogóle na teren Unii Europejskiej się dostaje, ale także wsparcie krajów pochodzenia migrantów po to, żeby tam rozwiązywać kryzys. Cały szereg elementów przez nas został zaproponowany. Natomiast w odpowiedzi słyszymy relokuj albo płać, albo przyjmuj obowiązkowo migrantów. To jest albo... ciekawe, bo pani komisarz Johansson najpierw mówiła w wywiadzie telewizyjnym, że a nie, to w ogóle Polski nie dotyczy, nie ma żadnego przymusu, ale wczoraj mówiła, że taki przymus jest, że to jest obowiązkowa solidarność. Próbuje się tutaj zastosować taki wytrych. Dla tych, którzy chcą słyszeć, że to nie jest żaden obowiązek, na ich użytek Komisja Europejska i pani komisarz Johansson forsuje taką narrację, no przecież nie ma przymusu, bo można zapłacić. Tylko jaka to jest alternatywa? I że w ogóle nas to nie dotyczy, bo my mamy Ukraińców. Tak, dokładnie. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć. W tej chwili propozycja komisji wygląda następująco. Relokuj jakąś grupę uchodźców. Dzisiaj mówi się o 30 tysiącach uchodźców, ale komisja może w dowolnym momencie tą liczbę zwiększyć. Jeżeli nie chcesz tego robić, płać dzisiaj w propozycji 20 tysięcy euro za uchodźcę, ale komisja również może tą liczbę zwiększyć. Ale możesz oczywiście wystąpić, jeżeli byłeś pod presją migracyjną, no na ten przykład powołuje się Komisja Europejska, o to, żeby zostać z tego obowiązku zwolnionym, ale to Komisja Europejska podejmie ostatecznie decyzję, czy ciebie z obowiązku tego zwolni. A więc wszystkie mechanizmy decyzyjne są w rękach Komisji Europejskiej. Rząd się obawia nie tyle tej sytuacji na ten moment, że nie zwolni Komisja Europejska, bo widać gołym okiem, że mamy, no, mamy wydatki i mamy tutaj naprawdę dużą liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy, tylko boi się, co będzie, czy to nie będzie takie otwarcie drzwi na przyszłość, kiedy już będzie inna sytuacja także tu w Polsce. No tak, bo mechanizm wprowadza, miałby być wprowadzony na stałe. I to, że my czasowo wystąpimy z wnioskiem i być może nawet Komisja Europejska by się chwilowo z tym wnioskiem zgodziła, choć tego nie wiemy. To wcale nie znaczy, że to nas zabezpiecza jakoś na przyszłość. Ale to jest jeden aspekt sytuacji. Drugim bardzo ważnym argumentem jest to, że ten mechanizm, on jest szkodliwy nie tylko dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej. W 2015 roku on miał być wprowadzany. Nie został wprowadzony również przez te kraje, które forsowały ten mechanizm, bo okazało się, że technicznie nie są w stanie go wprowadzić. Ludzie po prostu nie chcą być siłowo relokowani. Oni jadą do konkretnego kraju. Jeżeli tam im się nie podoba, chcą się przemieścić, to jest droga donikąd. Proponujemy inną ścieżkę. W tym porozumieniu jest też taki zapis, który zobowiązywałby
kraje, które przyjęły tych relokowanych uchodźców do, no nie wiem jak to określić, pilnowania ich, żeby się nie przemieścili? Czy to są... No tak, no jeżeli miałby być zapis tych porozumień, tego paktu migracyjnego efektywny, to taki obowiązek oczywiście na państwach członkowskich musi ciążyć, tylko że ten obowiązek jest no, absurdalny, on jest niewykonalny, wiemy to z przeszłości. Panie ministrze, czy spodziewa się pan, że przedstawiciele tych partii, które wprawdzie uważają, że referendum w tej sprawie nie ma sensu, no bo przecież wszyscy, czy też znakomita większość jest przeciw przymusowej relokacji, że one, te partie zobowiążą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim do wyrażenia swojego sprzeciwu właśnie przeciwko temu przymusowi, jeśli już ta sprawa dojdzie na kolejnym etapie do Parlamentu. Politycy opozycji będą się musieli w tej sprawie określić. Ja już słyszałem wiele argumentów wzajemnie sprzecznych ze sobą przeciwko referendum. Jeden taki, że ono nie ma sensu dlatego, że decyzje w tej sprawie na poziomie unijnym są w zasadzie podjęte. To jest nieprawda. Drugi taki, że ono nie ma sensu dlatego, bo wola obywateli jest w tej sprawie jasna. No to się okaże w referendum, to po pierwsze, a po drugie, no nie można się opierać na sondażach. Referendum jest narzędziem demokracji bezpośredniej niesłychanie silnym. Jeszcze inny argument przeciwko referendum. Słyszałem taki, że nie warto robić referendum, bo przecież nie ma żadnego obowiązkowego mechanizmu relokacji. No to też jest nieprawda. Mamy mechanizm relokuj albo płać. W związku z tym... Tak, ale pytam o coś innego, panie ministrze, nie tyle o samo referendum, tylko pytam o to, czy pan spodziewa się, że ci politycy, którzy deklarują przeciwko przymusowi, to stanowisko zachowają w momencie, kiedy już dojdzie do głosowania tego porozumienia w Parlamencie Europejskim, chociaż to jest następny etap. Będą musieli się określić. Spodziewam się, że będzie z tym kłopot, ponieważ są pod presją, pod dużym wpływem Europejskiej Partii Ludowej, w której to dominujący głos mają politycy niemieccy, którzy już publicznie pojawiały się głosy i ze strony Manfreda Webera, ale także jednego z europosłów niemieckich w weekend, że oczekują tego, że po wyborach, które wygra, taka jest nadzieja tych eurodeputowanych Platforma Obywatelska, nowy rząd zmieni zdanie w sprawach migracyjnych. To jest jasny sygnał, że od europosłów Platformy Obywatelskiej w tej sprawie oczekuje się również stanowiska przychylnego dla paktu migracyjnego. A propos posłów Platformy Obywatelskiej i nie tylko posłów, ale też liderów, czy to prawda, że w Polsce jest najbardziej liberalna polityka migracyjna spośród wszystkich krajów Unii, jak twierdzą właśnie ci liderzy? Nie, to jest nieprawda. Polska akurat bardzo pilnuje procedury wniosków, najpierw o pozwolenia o pracę, później wniosków wizowych. Te liczby, które są podawane, one dotyczą zezwoleń na pracę. Z liczby wydanych zezwoleń na pracę około tylko 1/5 osób otrzymuje wizy, więc ta selekcja jest podwójna. Można powiedzieć, że to jest taki system podwójnego sprawdzenia. Te osoby, które wjeżdżają na teren Polski, to są osoby sprawdzone często także przez służby, tam gdzie jest jakaś może występować wątpliwość, jest dodatkowe także sprawdzenie właściwych służb. No i to są osoby, o które wnioskują pracodawcy. W wielu przypadkach tymi pracodawcami są zakłady użyteczności publicznej w miastach rządzonych przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej. Ja mogę taki przykład z Poznania podać. Pracodawcy nie występują o konkretnego człowieka, tylko mówią, że potrzebujemy taką, a taką liczbę takich może fachowców. Tak, ale z konkretnych krajów. W związku z tym na przykład w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak sprowadza kierowców z Indii do miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, ponieważ jest takie zapotrzebowanie, nie ma, w Poznaniu jest bardzo niskie bezrobocie, nie ma chętnych osób, które mogłyby tą lukę uzupełnić. Więc Donald Tusk musi poinformować swoich prezydentów z Platformy Obywatelskiej, żeby przestali prowadzić tą politykę, która jest niezgodna z chwilową polityką Platformy Obywatelskiej. Dlaczego na przykład z Indii? Czy dlatego, że tam no, są ludzie bez pracy i im się opłaca tutaj na parę miesięcy do Polski przyjechać, parę miesięcy czy dwa lata, tak? Ja nie jestem specjalistą od rynku pracy, natomiast tam są chętni pracownicy, którzy są gotowi rzeczywiście tutaj przyjechać, nie tylko na parę miesięcy. Czasami to jest okres też kilku lat, no, szczególnie w takich zawodach, gdzie trzeba się nauczyć prowadzić autobus czy tramwaj. Panie ministrze przewodniczący Platformy, Donald Tusk w kolejnym nagraniu, bo pierwsze było w niedzielę, to w kolejnym wczorajszym nagraniu na temat polityki migracyjnej rządu mówi o rozporządzeniu, które pozwoli na rozpatrzenie co najmniej 400 tysięcy wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki, a jeśli damy im całą kadencję, kontynuuje Donald Tusk, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad 1 000 000. No ale jak potwierdził rzecznik rządu, to już nie ma pracy nad tym
rozporządzeniem, które ułatwiałoby rozpatrywanie tych wniosków? Rozporządzenie miało charakter czysto techniczny. W tych krajach, gdzie jest stosunkowo dużo wniosków i są zatory związane z tymi wnioskami, miało być wprowadzone rozwiązanie, w których tam firmy zewnętrzne mogłyby te wnioski zbierać i przesyłać do centralnego organu w Warszawie, gdzie konsulowie oczywiście by je rozpatrywali. Urzędnicy, no bo tak musi być to zgodnie z kryteriów bezpieczeństwa. Miało być to swego rodzaju usprawnienie, ponieważ zostało wykorzystane, upolitycznione przez Donalda Tuska jako chęć uczynienia z technicznego rozporządzenia w gruncie rzeczy orężu politycznego. Wedle mojej wiedzy jest decyzja o wstrzymaniu prac nad tym rozporządzeniem po to, żeby nie dawać paliwa do takich politycznych harców. A te 400 tysięcy to prawda czy nieprawda? To ile będzie wniosków, my tego nie wiemy. To w uzasadnieniu do rozporządzenia są wskazane liczby szacunkowe. Natomiast no, to nie rząd pisze wnioski. Piszą wnioski sami zainteresowani bądź pracodawcy. My się musimy z tymi wnioskami zmierzyć. Bardzo wiele wniosków jest odrzucanych. Później tam, gdzie są zezwolenia na pracę, jest jeszcze weryfikacja dodatkowa. Wizy otrzymuje z tych pierwotnie wnioskujących kilka procent osób, więc weryfikacja jest naprawdę bardzo drobiazgowa. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy, były minister spraw wewnętrznych i administracji, mówił wczoraj w Polsat News, że w zamieszkach we Francji biorą udział potomkowie robotników sprowadzanych przez Francję do pracy. Mówił to z tą intencją, że my możemy się zmierzyć z podobnym problemem, jeżeli będziemy tutaj sprowadzać robotników z krajów trzecich islamskich do pracy. To Donald Tusk mówił o tym, że chce Paryża w Warszawie, gratulując prezydentowi Macronowi dwa lata temu wyniku wyborczego. Te słowa stały się znamienne, bo okazało się, że polityka francuska w obszarze migracji jest polityką kompletnie nietrafioną. Prowadzi w tej chwili do bardzo dużych niepokojów społecznych. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie mówi o tym, jaką politykę należy prowadzić, żeby do tego rodzaju scen nie dochodziło. I Platforma Obywatelska, przebierająca się dzisiaj w szaty polityków antyimigracyjnych, jest oczywiście skrajnie niewiarygodna. Panie ministrze, to inny temat na koniec. Polska ma złożyć do TSUE jednocześnie wiele skarg dotyczących środowiska, pakietu Fit for 55, ale nie tylko. Kiedy to nastąpi i na co my się właściwie poskarżymy przede wszystkim? Będziemy skarżyć te zapisy, które w naszej opinii wprowadzono, bądź to z naruszeniem procedury, bądź to z naruszeniem no po prostu stanu faktycznego. Naszym zdaniem część tych aktów prawnych po prostu jest sprzecznych z prawem unijnym. Systematycznie, ponieważ to jest cały pakiet aktów prawnych, są przygotowywane w tej chwili skargi. One będą składane w najbliższych tygodniach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to jeszcze kolejne pytanie o Unię Europejską. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w poniedziałek w Madrycie na spotkaniu komisarza, właściwie chyba po spotkaniu komisarzy Unii i hiszpańskiego rządu powiedziała, że konieczne jest, aby Unia Europejska jak najszybciej zajęła się kwestią rozszerzenia swoich struktur o Ukrainę i Mołdawię. Co w tym przypadku znaczy według pana jak najszybciej i czy to jest rzeczywista wola ze strony Ursuli von der Leyen i tego starego trzonu Unii, że tak powiem, czy to jest rodzaj poprawności politycznej w sytuacji wojennej? Jak pan to odbiera? Zobaczymy do końca roku, bo do końca roku musi zapaść decyzja o otwarciu bądź nie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Mam też nadzieję, że będzie to możliwe w stosunku do Mołdawii. To będzie test wiarygodności Unii Europejskiej. My jesteśmy krajem jednym z tych, który najbardziej w tej chwili naciska na to, żeby taka decyzja zapadła. Gdyby taka decyzja zapadła, to byłby sukces Polski, to byłby sukces oczywiście tych krajów kandydujących. Mam nadzieję, że do końca roku będzie to możliwe. Panie ministrze, jeszcze tutaj patrzę na Rzeczpospolitą. Czy celem władz jest śmierć Saakaszwilego? Zastanawia się autor artykułu. Czy coś świat może w tej sprawie zrobić? Bo to właśnie człowiek umiera na naszych oczach. My to wszyscy widzimy od czasu do czasu, jak to wygląda. I jesteśmy bezradni? Polska na wszystkich możliwych forach, także na forum unijnym, tę sprawę podnosi. W sprawie jest zaangażowana bardzo mocno pani marszałek Małgorzata Gosiewska, która organizuje różne inicjatywy związane z tą sprawą. Polska zadeklarowała, że jest gotowa natychmiastowo przejąć również na leczenie Michaela Saakaszwilego. Mam nadzieję, że w tej sprawie w końcu będzie jakaś minimalna otwartość ze strony władz Gruzji. A otwartości na razie nie ma, ponieważ bardziej Gruzja jest otwarta chyba na współpracę z Władimirem Putinem. No, rzeczywiście sytuacja w Gruzji jest, powiedzmy tak, no, daleka od jest oczekiwań wobec państwa, które chciałoby wejść w przyszłości do Unii Europejskiej. Niż w 2008 roku, kiedy to Gruzja właściwie mogła dostać zaproszenie do NATO, ale nie dostała, ale to już jest zupełnie
inna historia. Bardzo dziękuję. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.